Na początku tego roku pojawiła się wreszcie na rynku replika sprężynowego Mausera KAR98K firmy SNT, która co ciekawe nie jest zasilana za pomocą łusek. Zapraszam na obejrzenie krótkiego newsa o tej właśnie replice. Zanim przejdę do opisu Mausera SNT, to chciałbym jeszcze krótko przedstawić inne repliki Mausera dostępne na rynku, ponieważ oczywiście KAR SNT nie jest ani pierwszym Mauserem, ani nawet pierwszym Mauserem sprężynowym dostępnym na rynku. A co jest ciekawe, to nie jest to nawet pierwszy Mauser sprężynowy niezasilany łuskami. Potem krótko powiem o innych replikach SNT, szczególnie o replikach sprężynowych. Przejdę do opisu samej repliki, to co wiemy z internetu, a na scenie do opisu jego opcji tuningowych. Także może być całkiem interesująco. Jeżeli chodzi o repliki sprężynowe Mausera, to tak naprawdę mamy dwie opcje. Poza SNT mamy tutaj replikę D-Boya na łuski oraz replikę Tanaki. Jeżeli chodzi o D-Boya, to dostajemy do repliki 5 łusek. Możemy potem także je dokupić. Kulkę ładujemy do łuski, a następnie cały zestaw ładujemy od góry do karabinu, tak jak w broni ostrej. Ma to niestety tę wadę, że przy szczale taka łuska nam wylatuje, co jest fajne, ale musimy je potem szukać i musimy zadbać o to, aby nam się nie zgubiła, aby nam się także nie uszkodziła, także nie jest to rozwiązanie zbytnio grywalne, ponieważ na przykład przy szturmie musimy się zatrzymać i szukać takich łusek, chyba że mamy bardzo duży stan konta bankowego i możemy sobie pozwolić na ich tracenie. Tutaj jeszcze trzeba dodać, że replika D-Boya występuje zarówno w wersji sprężynowej, jak i gazowej. I jest ona zarówno w wersji z kolbą z tworzywa sztucznego, jak i z kolbą z drewna. Jeżeli chodzi o Tanakę, to Tanaka była także zawsze dostępna w wersji gazowej, natomiast jakiś czas temu pojawiła się także wersja sprężynowa. Ogólnie to Tanaka jest bardzo drogą zabawką, natomiast ma ona opinię jednego z najlepszych Mauserów w ogóle dostępnych na rynku. I podobno to właśnie na wersji sprężynowej Tanaki jest wzorowany SNT. Nawet magazynki podobno mają być tutaj zamienne. Dalej mamy dwie repliki gazowe, czyli PPS i GNG. Są to repliki, które kosztują pomiędzy 1500 a 2000 zł. Mamy tutaj opcję albo zasilania je magazynkami na Green Gas, albo na CO2. Niestety, jeżeli chodzi o magazynki, to są one bardzo drogie, jak to oczywiście w replikach gazowych. W przypadku zasilania Green Gas mamy tutaj problem z sezonowością tej repliki. Ponadto tutaj dochodzą problemy typowe dla replik gazowych, czyli słaba powtarzalność strzałów, a także tutaj mamy małą pojemność magazynka, ponieważ magazynek mieści około 12 kulek, co na airsoftowym polu bitwy, gdzie wystarczy byle gałązka, aby nasz strzał nie dotarł do celu, jest niestety troszeczkę słabe. Pewną ciekawostką jest jeszcze replika Marusina, która jest zasilana za pomocą łusek i która występuje w opcji na kulki albo standardowe 6 mm, albo też na kulki 8 mm. Natomiast no, jest to replika używana raczej do rekonstrukcji, a nie w potyczkach airsoftowych. I teraz dochodzimy do najbardziej popularnych replik Mausera, przynajmniej jeżeli chodzi o airsoft historyczne w Polsce, a mianowicie do samoróbek. Możemy sobie kupić mianowicie replikę sprężynową czterotaktową, airsoftową. Może to być VSR, może to być M24. Następnie do tego kupujemy kolbę oryginalną od Mausera, bo też taką kolbę wykonujemy sami. Dodajemy inne części albo od Mausera, albo od jego repliki i łączymy to wszystko w jeden spójny organizm. Dzięki temu otrzymujemy replikę o bardzo fajnych osiągach, która ma wystarczająco pojemny magazynek, która nie ma problemów z zasilaniem gazowym i stanowi po prostu bardzo fajną siłę na airsoftowym polu walki. Minus jest taki, że musimy to wszystko bardzo fajnie spasować, albo też musimy mieć osobę, która to zrobi za nas. Natomiast efekt jest naprawdę bardzo warty uwagi. Minus jest taki, że repliki airsoftowe różnią się od Mausera chociażby średnicą zamka, także tutaj nie będzie to nigdy odwzorowanie 1:1. Mamy także parę problemów technicznych do rozwiązania, chociażby umiejscowienie magazynka albo jego skrócenie.
i odpowiednie ustabilizowanie lufy wewnętrznej. Koszta tego typu repliki wcale nie są aż takie małe, ponieważ musimy mieć tutaj replikę bazową, musimy mieć kolbę, inne części. Także trochę kasy na to niestety trzeba wydać. I to właśnie z tego typu replikami wydaje mi się, że będzie konkurować najbardziej SNT. Jeżeli chodzi o inne repliki sprężynowe SNT, to jeszcze ma ona w swojej ofercie ta firma Springfield M1903 oraz japońską Arisake Type-38. Natomiast może wreszcie przejdźmy już do samego Mausera. Aktualnie mamy dostępną wersję z kolbą z tworzywa sztucznego, drewnopodobną, i cena tej repliki wynosi około $160, czyli 600 zł plus minus. Do tego doliczając cło oraz VAT wychodzi nam 800 zł. Także no jest to cena jak na replikę airsoftową, drugowojenną, naprawdę bardzo atrakcyjna. Jeżeli pominiemy oczywiście tą kolbę. Latem roku 2019 ma wyjść także wersja z kolbą z drewna. Zobaczymy, jakiej jakości będzie to drewno. I tutaj ciekawe, czy uda się na przykład dopasować do tej repliki kolbę oryginalną od Mausera. Jeżeli tak, to byłby to bardzo fajny pomysł. Producent także wkrótce ma zamiar wypuścić montaż pod lunetę do swojej repliki. Komora zamkowa Mausera jest wykonana ze stopu aluminium, czyli z nalu. Tutaj także dużo zależy od jakości tego materiału. Masa wynosi 2,8 kg. Przypuszczalnie są to dane dla wersji z tworzywa sztucznego. Sam karabin ostry waży około 4,1 kg, także mamy tutaj zauważalną różnicę. No ale ciekawe, jak to będzie wyglądać w przypadku wersji z kolbą drewnianą. Producent wspomina o tym, że część części ma być kompatybilna z systemem VSR. Natomiast tutaj na pewno nie będą to części zespołu cylindra. Raczej mowa tutaj o gumce hop-up oraz o lufie wewnętrznej. Magazynek mieści 24 kulki, nie ma tutaj oczywiście łusek. Magazynek kosztuje około $10 i przypuszczalnie jest zamienny z magazynkiem do tanaki sprężynowej. Prędkość początkowa kulki wystrzelonej z Mausera SNT wynosi około 400 fps. Natomiast są już dostępne części tuningowe, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Ogólnie replika wydaje się być bardzo podobna do Springfielda wewnętrznie. Myślę, że może być bardzo fajną opcją, może nie na karabin snajperski do airsoftu, ale na taką właśnie karabin szturmowy typowy do airsoftu historycznego. Tym bardziej, że otrzymujemy tutaj po prostu Mausera prosto z pudełka grywalnego, do którego już nie musimy praktycznie niczego przerabiać. Pozostaje pytanie, ile będzie kosztowała właśnie wersja z kolbą drewnianą. A teraz przejdźmy do opcji tuningowych tejże właśnie repliki. Tak jak już mówiłem, to prędkość początkowa kulki wynosi około 400 fps. Natomiast firma TNT wypuściła na rynek zestaw tuningowy, który pozwala na uzyskanie około 500 fps. Tutaj musimy wymienić części zespołu cylindra głównie, takie jak jego głowica, prowadnica sprężyny, tłok, samosprężynę i jeszcze parę innych części, czyli taki standard, jeżeli chodzi o tuning repliki czterotaktowej. Cena zestawu tuningowego to wynosi około $80, także jest to połowa wartości tejże repliki, także ostro. Poza tuningiem mocowym mamy także opcję wymiany komory hop-up i razem z komorą dostajemy precyzyjną lufę wewnętrzną oraz stabilizatory lufy wewnętrznej w lufie zewnętrznej. Natomiast cena takiego kompletnego zestawu tuningowego wynosi już $220, ona także już wielokrotnie przewyższa wartość repliki. I tak, na stronie Sweet Airsoft możemy zakupić także wersję już taką w pełni stuningowaną i kosztuje już ona $450, co oznacza, że doliczając co i VAT osiągniemy cenę 2300 zł. Całkiem sporo, natomiast trzeba pamiętać o tym, że dalej jest to cena porównywalna do repliki gazowej np. GNTG i paru magazynków. Minus jest taki, że dalej mamy replikę z kolbą z tworzywa sztucznego. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego Mausera. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Do zobaczenia.